No i jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Czas na konfrontację z ostatnim bossem gry. Nadszedł czas na wielki finał, proszę państwa. Res, ler, albo lerze, reza, jakkolwiek to brzmi. Spot, can you read me? It's Darth Vader's younger brother, Myron. If I had a life, I'd be glad to get back to it. You call it a cloak. I call it a dress. Dobra, więc teraz tak. Na czym polega konfrontacja z Rezem? Jak widzicie, on będzie puszczał właśnie telewizory, po których musimy dostać się na drugą stronę. I tam czeka na nas właśnie Muchas, a raczej Komar. I musimy zaatakować Reza w ten sposób, tak jak widzieliście przed chwilą. Zawsze ten jego śmiech mnie rozwalał, nie? I trzeba uważać, żeby on czasem was nie zaatakował, ponieważ on właśnie będzie robił teraz takie krzywe ruchy. No, mam jeden punkt zdrowia. To nie jest dobrze. Bo Rez ogólnie jak na ostatniego bossa jest bardzo prosty, tak szczerze powiedziawszy. To jest najprostszy boss z całej gry. I trochę się zdenerwuję, jeżeli mi się nie uda zrobić go za pierwszym razem. All this because of Rosebud? Reminds me of Ed's having his birthday cake. No i oberwał, bardzo dobrze. No i z czego ty rżysz? Bez kitu. Okej, okay, to było łatwe uniknięcie jego ataku. Ja generalnie zgłaszam sprzeciw. Powinienem mieć 96 żyć, a nie 95, ponieważ w tamten sposób straciłem głupio życie. To mogę tylko tyle od siebie powiedzieć. Tak, on teraz tym tornadem będzie próbował zrzucić mnie. Ale no, udało mu się. Chciałem powiedzieć, że mu się to nie uda, ale no niestety mu się to udało. Na moje nieszczęście. No, teraz kamera się raptem ruszyła, a wtedy się nie chciała ruszyć. Interesujące, prawda? No i oberwał. Pff. Tam jeden strzał, kurde, tylko oddał. Nic więcej. No beka, Rez. No beka w tym momencie. Mi też jest do śmiechu. I dostał. Pierwszy damage zadany. No, też mam bekę z tego raz. Mam bekę z tego, że żeś w dziecinny sposób dał się pokonać. Znaczy, no dobra, może nie pokonać, ale dostałeś damage w dziecinny sposób, bo mogłeś nie dostać tego damage'u. I teraz lecimy z powrotem na lewą stronę. Tak jest, tak jak widzicie, nie jest to jakaś filozofia. Kurde, myślałem, że w niego trafię. Ale nie pykło. O, przy okazji mi zabrał punkt zdrowia. Frajer. Tfu na niego. Wie, że przegra, to od razu mi musi punkt zdrowia zabierać. Tchórz jeden. Ale ogólnie, arena bossa, jak i sama konfrontacja z nim jest naprawdę całkiem fajna. Nawet, że ten boss jest trochę antyklimatyczny, no bo mówię, jak na ostatniego bossa jest bardzo prosty. Ale za dzieciaka miałem z nim akurat problemy, to mogę powiedzieć wprost. Miałem z nim takie problemy na zasadzie takie, że w bardzo głupi sposób traciłem życia i potem, no,
No było generalnie nieciekawie. Pamiętam, że w 2014 również męczyłem się z tym bossem, jak pierwszy raz nagrywałem Gexa. A teraz idzie jako tako, w miarę, wydaje mi się. Musimy kontrolować nasze skoki, by nie zrobić babola. Bo ten babol może kosztować nasze cenne życie. What do you mean, Darth Vader's my father? O, i oberwał, bardzo dobrze. O to chodziło. You call it close. I call it close. Heavens to the big kahuna. Heavens to the big kahuna. No to jest jeden z tych trochę cięższych ataków. Bo on teraz będzie strzelał laserem z oczu. No coś kurde trafić nie możesz, bo ja jestem ogólnie wyżej, ale to taki szczegół. Dawaj no, telewizorki. I znowu skaczemy od lewej do prawej. I to jest cała konfrontacja, moi drodzy. To the big kahuna. Czemu on cały czas ma bekę z tego, że obrywa? Nie rozumiem, on jakiś chory na dekiel jest? W sumie nie zdziwiłoby mnie to tak szczerze. Patrząc na to, że Flatulatora wziął jako podwładnego, który miał unicestwić Gexa, to no wszystko jest możliwe, moi drodzy, szanowni państwo. Z niego jest taki dobry antagonista, że jako podwładnego wziął Flatulatora, który miał unicestwić Gexa. Tylko przypomnę, że wziął super bohatera, Supermana w zasadzie, który nawet nie był Supermanem, to był taki Superman za punkty Kaczora Donalda, nie? Znaczy, przepraszam, za punkty z gazetki Kaczora Donalda. I boss został właśnie w ten oto sposób pokonany, moi drodzy. Hey, cool. I wonder what's on HBO. W odróżnieniu od mojego oryginalnego let's playa, nie było tych napisów pokroju jesteś najlepszy, zdobyłeś teraz medal czy coś takiego. Nie było takich napisów w moim pierwszym let's playu z 2014 roku, więc w ten oto sposób zdobyliśmy 100%. Zdobyliśmy w zasadzie wszystko. Pokazałem wam Planetę X, dodatkowy poziom w Newtonland i generalnie, no cóż. Udało nam się, przeszliśmy Gexa 1 na 100%. Tym samym ukończyliśmy pierwszą grę z trzech z tego maratonu. Co mogę powiedzieć ja osobiście od siebie? Uważam, że w tym let's playu poszło mi całkiem dobrze. Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że poszło mi wręcz genialnie. Przygotowałem się do tego let's playa, uważam, że bardzo ładnie. W szczególności, że w międzyczasie były ciekawostki, ekran z ciekawostkami, innymi tam takimi ciekawymi rzeczami. No i plus mój komentarz, który starałem się, żeby był na bieżąco w miarę żywy i tak dalej, żebym opisał wszystko co do joty, tak jak chciałem. I udało się. Jestem dumny z tego, co udało mi się nagrać i szczerze nawet z Rezem poszło mi 100 razy lepiej niż w 2014 roku. Gdzie tam faktycznie parę razy zginąłem i używałem save state'ów i load state'ów. Tutaj to w zasadzie tylko raz straciłem życie przez głupotę i przez to, że gierka stwierdziła, że nie uruchomi mi dalszej sekcji walki z bossem. Tak więc powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. Wiem, że się powtarzam, jestem zadowolony. Cieszę się, że nam się to udało uczynić. I cóż ja mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play.
Napiszcie, jak wam się podobał Gex 1 i czy zagralibyście sobie z chęcią w Gexa 1. Jeżeli chodzi o podsumowanie całej gry, soundtrackowo, gameplayowo i fabularnie gra stoi w mojej opinii na wysokim poziomie. Jedyne, do czego mogę się przyczepić i dalej w sumie, może nawet nie, że przyczepić, a bardziej potwierdzić, to to, że ta gra nadal jest trudna, tak jak ją zapamiętałem sobie. Po prostu. O ile Rayman 1 z czasem staje się łatwiejszy, tak ta gierka, no wydaje mi się, że też z czasem byłaby coraz łatwiejsza, jakbym w nią pograł parę razy pod rząd. Aczkolwiek... no, jest ona specyficzna i ma dosyć specyficzny poziom trudności. No nic to. Nie będę się już powtarzał. W sumie i tak się powtórzę, bo po raz ostatni już. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Dajcie znać, jak wam się podobała seria. Napiszcie opinię w sekcji komentarzy. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach, to na Instagramie będą. A grupa na Facebooku oraz na Discord to jest miejsce, gdzie się ze sobą wszyscy integrujemy i przy okazji informuję was o odcinkach, jak i o tym, czy planuję jakiś livestream i ogólnie co tam się dzieje w moim życiu. To by było na tyle. Nagrywałem to 20 maja o godzinie już 22.02, czyli dzień po nagraniu pierwszych 4 odcinków i to już jest 5 albo 6 odcinek z rzędu. I jutro, czyli 21 maja, zabieram się za drugą grę z tego maratonu pod nazwą Gex 2 Ender the Gecko. I będzie to kolejna gra, którą będziemy robili na 100%. I w odróżnieniu od tego Gexa 2, którego ogrywałem w 2015 roku, to tego Gexa będziemy robili sobie z wersji amerykańskiej, bo poprzedniego robiliśmy w wersji europejskiej, w sensie tego te parę ładnych lat temu, czyli dokładnie 7 lat temu. Ja już nie przedłużam, trzymajcie się, cześć i zostawiam was z napisami końcowymi. Na razie i cześć!
tiny dino. Bad green, but he ain't mean. Cool shades on a fighting machine. Whipping tail, spitting fire. He's a wizard of a lizard killer gecko for hire. He's a Gex! T-Rex? He's Gex. What? Gex! He's a wise cracking cousin of the Toppid Gang. Walks cool while he talks trash. A mouthful of flies beats a pile of cash. He can hang and he can fly. He's got to kill another TV to survive. He's a Gex! T-Rex? He's Gex. What? Blooded brother of the BC boys. Suction cup balls get him up and around. Underwater, on a water, upside down. He'll lose his tail, he'll grow another. How could he use that mouth to kiss his mother? Gex! T-Rex? He's Gex. Say what? Gex! I'll say Gex. T-Rex? He's Gex. Say what? Gex! He's a cold-blooded brother of the BC boys. Gex! I don't know, man. T-Rex? He's Gex. Say what? Gex! He's a wise-cracking cousin of the Trumpet Gang. Gex! Look like a Gex to me. He's Gex. Get next to Gex. G-E-X, Gex. Gex. Look like a Gex to me. He's a cold-blooded brother of the BC boys. Gex. I said Gex. He's Gex. It's the Gex. This is Tiny Dino. Bad green, but he ain't mean. Cool shades on a fighting machine. Whipping tail, spitting fire. He's a wizard of a lizard killer gecko for hire. He's a Gex! T-Rex? He's Gex. A pile of cash. He can hang and he can fly. He's got to kill another TV to survive. He's a Gex! T-Rex? He's Gex. What? Gex! Cold-blooded brother of the BC boys. Suction cup balls get him up and around. Underwater, on a water, upside down. He'll lose his tail, he'll grow another. How could he use that mouth to kiss his mother? Gex! T-Rex?